Marsz Niepodległości to faszyzm. Demokracja to faszyzm. Socjalizm to faszyzm. Islam to faszyzm. Antyfaszyzm to faszyzm. Podatki to faszyzm. Wegetarianizm to faszyzm. Mundurki szkolne to faszyzm. Słowo faszyzm jest wyjątkowo nadużywane. Służy dziś jako określenie wszystkiego, co zawiera jakiś element przymusu, albo po prostu komuś się nie podoba. Czyli faszystów takich prawdziwych już nie ma. Ponieważ słowo nam się rozmyło, wypada przypomnieć sobie, czym właściwie jest faszyzm. Faszyzm to system przekonań i postaw oraz praktyka organizacji politycznej. Przyjmuje on różne formy, zależnie od miejsca i czasu, i niestety wciąż jest obecny wśród realizowanych dziś idei politycznych. Słowo faszyzm pochodzi od łacińskiego fasces, oznaczającego wiązkę, i na tę faszystowską wiązkę zazwyczaj składają się m.in. idee nacjonalizmu, konieczności odrodzenia. I hierarchii przyjrzyjmy się im po kolei. Każdy z nas ma wiele tożsamości. Jest fryzjerem, nauczycielką albo mechanikiem, fanem metalu, anime albo poezji śpiewanej, zwolennikiem tej czy innej opcji politycznej: siarzem, kociarą lub akwarystą, mężczyzną, kobietą albo osobą poza tym podziałem. Ojcem, siostrą, dzieckiem i na przykład Polakiem. Nacjonaliści uważają, że jedna z tych tożsamości jest najważniejsza narodowość. Jest ich zdaniem tak ważna, że fundamentalnie określa każdego człowieka i należy jej podporządkować wszystkie inne sfery aktywności i życia społecznego. Uważają też, że można dawać i odbierać ludziom prawa, również do życia, tylko na podstawie ich narodowości. Potrzeba odrodzenia. To kolejny częsty motyw w faszystowskich wizjach. My, jako zjednoczony naród, jesteśmy starożytnym ludem, którego sława przygasła, który podupadł, ale powstanie z kolan, bo przeznaczony jest do wielkości. Przykładowo, rozwój nazizmu w Niemczech wykorzystywał poczucie klęski po I wojnie światowej. Nazistowscy przywódcy obiecali narodowi wstawanie z kolan i przyszłą wielkość, która jest im pisana. Wiemy, jak to się skończyło. Przekonanie, że pewnym ludziom należy się władza nad innymi, a struktura społeczna powinna przypominać piramidę, jest elementem wielu doktryn politycznych. Faszyzm doprowadza tę ideę do skrajności: buduje sztywną hierarchię, opierając przekonanie o wyższości jednych nad drugimi na cechach wrodzonych i niezmiennych pochodzeniu, płci, orientacji czy rasie. Na faszystowską wiązkę ideologiczną składają się także zazwyczaj antysemityzm, homofobia, kult siły, kult wodza, mizoginia, działalność bojówek, militaryzm, antyintelektualizm itp. Mówimy zazwyczaj, ponieważ zależnie od miejsca i czasu grupy faszystowskie przejawiają te cechy w różnym stopniu i wersjach. Niektóre współczesne nurty porzucają na przykład tradycyjny nacjonalizm i antysemityzm na rzecz białej Europy, której bronić trzeba przed imigrantami i islamem. Inne, zamiast wprost mówić o wytępieniu pod ludzi, głoszą potrzebę ścisłej segregacji kultur i ras, nowego apartheidu. Dla jednych faszystów istotniejszy będzie kult przywódcy, dla innych nienawiść rasowa. O faszyzmie mówimy więc nie tylko w sytuacji, kiedy pojawiają się wszystkie te cechy, ale również kiedy współwystępuje wiele z nich. Co to wszystko ma wspólnego z Marszem Niepodległości? Czy to nie jest ta taka impreza patriotyczna dla rodzin z dziećmi? Cóż, z pewnością na takim wizerunku bardzo zależy organizatorom marszu. Ale właśnie, skoro o nich mowa Marsz niepodległości. Oficjalnie organizuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, powstałe w 2011 roku z inicjatywy ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Organizacje te otwarcie kultywują tradycje antysemickich ugrupowań z okresu II Rzeczypospolitej o tych samych nazwach ugrupowań zafascynowanych włoskim faszyzmem i niemieckim nazizmem. W 2011 roku, świadome, że ich szyldy źle się kojarzą, organizacje te postanowiły schować je przed przeciętnym obserwatorem pod przykrywką Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Marsz współtworzą także bojówki autonomicznych nacjonalistów, Niklot czy do niedawna Szturmowcy. Te właśnie środowiska organizatorskie wyznaczają kurs ideowy całej imprezy, a także odnoszą z niej korzyści polityczne. Przez ostatnie lata na Marsze Niepodległości zapraszane były takie organizacje jak węgierski Jobbik, przeprowadzający antyromskie pogromy, włoska Forza Nuova darząca kultem Mussoliniego z liderem odpowiedzialnym za zamachy terrorystyczne wymierzone w ludność cywilną, serbskie SNP 1389, świętujące masakrę w Srebrenicy, hiszpańska Demokracja Nacional z liderem skazanym za neonazizm, czy Partia Ludowa Nasza Słowacja, sławiąca nazistowską kolaborację księdza Tiso? Dla pewności zerknijmy jeszcze, czy idee marszu wpisują się w główne cechy faszyzmu, o których mówiliśmy. Marsz niepodległości to wydarzenie otwarcie nacjonalistyczne. W 2015 roku jego głównym hasłem było Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. Trudno o więcej Polski w jednym zdaniu, nieprawdaż? Zupełnie przypadkiem. Polska dla Polaków to ulubione hasło nazistowskich hedów, terroryzujących polskie ulice od lat 90. i odpowiedzialnych za zamordowanie około 50 osób od 1989 roku. Ale nawet gdyby tak nie było, Polska dla Polaków oznacza po prostu o prawach ludzi decyduje ich pochodzenie, a tu na górze mają być ci, którym my pozwolimy nazwać się Polakami. Bo tak. Organizatorzy Marszu Niepodległości uważają, że Polskę trzeba dopiero odzyskać. Że Polsce potrzebne jest odrodzenie i oczywiście tylko oni mogą do niego doprowadzić. A kiedy już pozbędą się obcych, zdrajców, lewaków i pedałów, odzyskają wilno i lwów, wtedy czeka nas świetlana przyszłość w Wielkiej Polsce. Jak to sami ujmują, Polska ma do wypełnienia doniosłą misję. Która przejawia się przez całe istnienie polskiej państwowości. Polska jest powołana do bycia przewodnikiem odrodzenia cywilizacji łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Narodowiec zawsze pamięta o świętej triadzie organizacyjnej: hierarchia, dyscyplina, koleżeństwo. Organizatorzy Marszu Niepodległości dążą do likwidacji demokracji parlamentarnej w Polsce i zastąpienia jej hierarchiczną organizacją, czyli dyktaturą. Nieszczególnie się z tym kryją. Ojciec ideowy Marszu Niepodległości, Roman D'Mowski, był bardziej dosłowny. Gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam potrzeba. Gdybyśmy chcieli wymienić tu wszystkie przykłady homofobii, kultu siły, mizoginii obecności bojówek, militaryzmu i antysemityzmu na marszu, ten filmik musiałby być pełnometrażowy. Więc faszyści robią duży marsz w Warszawie. Jakie to ma znaczenie dla mnie czy dla ciebie? Marsz niepodległości jest najważniejszym wydarzeniem polskich faszystów. To przedstawienie, pokaz siły, kluczowy dla promocji brunatnej ideologii. Dzięki niemu z marginesów trafili na salony. A treści i język rodem z gazetek nazji Schinhedów znalazły się w głównym nurcie polskiej polityki. Natęża się nagonka na mniejszości seksualne i uchodźców. Mnożą się wybite szyby, odpalenia, obicia. Podsumowując, czy więc marsz niepodległości jest faszystowski? Tak, czy każdy, kto uczestniczy w marszu jest faszystą? Nie. Czy każdy, kto uczestniczy w Marszu Niepodległości, wspomaga ich przesłanie? Tak.